Od kilku dni coraz częściej w policyjnych statystykach rośnie liczba wypadków, w których udział biorą kierowcy jednośladów. Wczoraj na ulicy Rybnickiej w Radlinie motocyklista zderzył się najpierw z samochodem osobowym, a następnie z autobusem. Na szczęście nie odniósł poważniejszych obrażeń. Do wypadku doszło na bardzo ruchliwej drodze łączącej Rybnik, Radlin i Wodzisław Śląski. Tuż po godzinie 14 w czasie największego natężenia ruchu kierujący Oplem najprawdopodobniej nie zachował należytej ostrożności. Podczas rozpoznania ustaliliśmy, że w kolizji brał udział motocykl, samochód osobowy, autobus i drugi samochód osobowy. Ze wstępnego opisu zdarzenia wynika, że kierowca tego motocykla miał wprost niewiarygodne szczęście. Najprawdopodobniej jadący Opel podczas próby skrętu zajechał drogę jadącemu sprzeciwka motocykliście, który nie miał już wówczas praktycznie żadnych szans na reakcję. Motocykl uderzył w prawe tylne koło samochodu, po czym uszkodził jeszcze jadącego za Oplem Volkswagena. Z kolei kierowca motocykla w wyniku tego wypadku uderzył w jadący za Volkswagenem autobus komunikacji miejskiej. Na szczęście 35-letni kierowca motocykla oprócz ogólnych potłuczeń doznał jedynie złamania śródręcza prawej ręki i po opatrzeniu jeszcze tego samego dnia opuścił szpital. Nasze działania były standardowe, udzieleniu pomocy medycznej, przedmedycznej poszkodowanemu motocykliście, kierowaniu ruchem drogowym, zbieraniu substancji, sorpcji substancji, które wypłynęły z motoru i z samochodów osobowych. Kierujący wszystkimi biorącymi udział w zdarzeniu pojazdami byli trzeźwi. Droga w obu kierunkach była zablokowana przez około godzinę. Patrząc na to, co pozostało z motocykla, aż trudno uwierzić, że skończyło się jedynie na niegroźnym złamaniu. Warto jednak pamiętać, że tego typu wypadki najczęściej kończą się zdecydowanie tragiczniej, przede wszystkim dla kierowców i jednośladów. Przypomnijmy, w minioną niedzielę na ulicy Sportowej w Rybniku w podobnym wypadku śmierć na miejscu poniósł 26-letni motocyklista. Policjanci apelują o zwracanie szczególnej uwagi na zajmujących zdecydowanie mniej miejsca na drogach kierowców jednośladów.